and a challenging shot from the bunker. Oh, well done. Just running a little bit long there. Over to the 17th hole, where we see that Johnson has some difficulties here. He really has a lovely swing. Co to jest? Projektor 4K? Pierwszy widzę ogólnie, bo nie naprawiałem się nigdy projektora 4K. Nigdzie w sklepie nie widziałem projektora 4K. Wyszły jakieś parę, rok temu, dwa lata temu wychodziły te pierwsze Soniacze chyba. Ale jeszcze mogę ściemniać, bo ten czas tak szybko biegnie, że nie nadążam już tak naprawdę troszeczkę, bo nie mam czasu obserwować, co się dzieje. No 4K, kurde 4K, projektor 4K, wow. Z tym już troszeczkę delikatniej. Przebieg uszkodzenia rzutnika. To jest raczej projektor bardziej niż rzutnik, nie? Ciekawa, jaka jest definicja rzutnika, a projektora. Ja już tradycyjnie przypomnę, że w opisie pod filmami Daniela znajdziecie namiary na sklep poleasingowy, serwis laptopów oraz serwis audio. Zapraszamy. Naderwanie kluczowego gniazda HDMI 1. Tutaj, dobra. Tylko on ma HDR i 4K. HDCP 2.2. Jakieś ma dodatkowe oznaczenie rzeczywiście. Niestety człowiek za szybko pociągnął kabel, który był jeszcze w gnieździe i wywołało to uszkodzenie kabla oraz w efekcie gniazda. Punkt numer 2. Na rzutnik spadł kaktus o długości 2 metrów. Złamał się w doniczce i się przewrócił prosto na rzutnik. Mimo tego rzutnik na złączu HDMI 2 działa bez zarzutu. Objawy uszkodzeń. Podczas użytkowania dłużej potrafi się przegrzewać. W pewnym momencie wyłączają się wentylatory. Podejrzewam, że dlatego, bo coś tam luźno w nim lata po tym uderzeniu. Gdy podłączymy źródło sygnału pod HDMI 1, to rzutnik się wyłącza oraz szybko przegrzewa. Często też wyświetlają się artefakty na tym złączu w trakcie projekcji. Od czasu do czasu, jak się włącza, to jedno z luster się nie podnosi i wówczas świeci się tylko na przykład połowa ekranu. Czyli tak. Gdy podłączymy źródło sygnału pod złącze HDMI 1, to rzutnik się wyłącza oraz szybko przegrzewa. Często też wyświetlają się artefakty na tym złączu w trakcie projekcji. Czyli szybko się przegrzewa, wyłącza i są artefakty. Nie, natomiast to rzutnik się wyłącza. Kurczę, tak za dużo sprzecznych informacji, czyli w pierwszym zdaniu, że to rzutnik się wyłącza, gdy się podłączy kabel i on się wyłączy. Oraz szybko przegrzewa. Czyli najpierw się przegrzewa, później się wyłącza, nie? A tu jest odwrotnie, że wyłącza się, a później się przegrzewa. I często też wyświetlają się artefakty na tym. Oho! Czyli dostał strzała z kaktusa. Zobaczmy, co da się tutaj zrobić z tym projektorem. 4K, wow. Nie widziałem takiego jeszcze. No to do roboty. Dobra, spróbujmy to rozebrać. Okej, tu są śrubki. Nic tu nie widzę połamanego za bardzo. Rozbieramy. Sprawdźmy, czy coś wypadnie z tego na stół, żeby było słychać. Tak. Nic tu nie wypadło. Wentylator się obraca swobodnie. Tutaj widać wgniecenie na tej blaszce. Widać wgniecenie. Więc może on robi jakieś zwarcie czy coś. I tak właśnie to jest koło tego HDMI. Dobra, ściągnę tą blaszkę, zobaczymy tą płytkę HDMI. Ten wentylator rzeczywiście słabo się kręci, stały zalepiony kurzem. Czuć na nim tarcia, to chyba od kurzu. Jest zalepiony mocno. To jest ten wentylator. Wow, to jest mocno zakurzone. Tak to wygląda. Kurde, a sprzęt jest taki stary, nie? 4K, projektor. To nie jest stary w porównaniu z tamtym, co mieliśmy za 37 tysięcy. Mamy to. Patrzcie, co zauważyłem przy okazji wyciągania płyty głównej. To jest tył, to jest przód. I co my tu mamy? Mini HDMI. Nie wiem, chyba dla celów testowych, czy ta logika działa. Jest mini HDMI zamontowane. Pierwszy raz takie coś widzę. Mini HDMI od wewnętrznej strony, wewnątrz sprzętu. I patrzcie tutaj, ty widać, że jest procesor, to było sklejone tym termopadem duży. Tutaj było wetknięte, trzeba było najpierw to wyciągnąć. No, tutaj jeszcze jedna wtyczka zasilająca. No i okej, to się weźmie na przedmuchanie. A teraz zobaczmy HDMI, jak wygląda. To jest odwrócone.
bo to było zamontowane tak. Czyli HDMI 1 było tutaj. Odwracamy, czyli jest teraz z prawej strony, to jest ten układzik tutaj, nie? Ło tutaj! No i teraz taka kwestia, że tutaj nie widać za bardzo, czy coś jest uszkodzone, bo te nóżki, no, wydają się dosyć mocno, że siedzą dosyć mocno. No ale, jeszcze sobie to potykamy sprzętem do tykania. Czy któraś nóżka jest luźna? Razem się ruszają z tymi padami, jak tak mocniej nacisnę. Więc ogólnie się trzyma. O, nie, ten się nie trzyma. Ten się nie trzyma, koleżka. Chyba. Lub lata ze ścieżką. Chyba się nie trzyma, albo go sam wyciągnąłem. Dobra, są do przelutowania w każdym razie. Ale patrzcie, te HDMI idzie sobie tutaj i one idzie bezpośrednio do tego układu HIN coś tam. HINA MAX się zwie. Nie, coś inaczej. HIMOX. HIMAX, HIMOX, ten drugi, HDMI 2. No, natomiast HDMI 1 idzie do układu HD3S. No i ciekawe, gdzie on idzie do tego mikroprocesora. No widać, że on jest inaczej połączony. Też jest ten układ drugi taki sam. To jest jakieś muksy możliwe. Może, że jeden z tych układów jest uszkodzony i przez to ten nie działa. Kurde, w tym momencie by się przydał taki kabel do sprawdzania gniazda HDMI, czy jest dobry. Cholercia, że go teraz nie mam. Dobra, ja przyłuję te gniazdo HDMI, wyczyszczę układ chłodzenia, złożę i zobaczę pod termowizją, czy na przykład któryś układ się nie grzeje po podłączeniu HDMI. Możliwe, że jeden z tych układów jest uszkodzony. Ale skoro, że to był upadek na tą płytę główną w tym miejscu, to jeszcze przelutuję te układy. Dobra, sprzęt już wyczyściłem, zużyłem, żeby was tam nie męczyć, przedłużając składanie, czyszczenie. Tak, wentylator wyczyszczony, wszystko wyczyszczone, przedmuchane delikatnie, żeby nie wpadło w tor optyczny ten kurz. Jest to delikatnie, troszeczkę tam trzeba było zgarnąć ten kurz, później przedmuchać delikatnie, nie? No i mamy tutaj oto czyste. Jak widzieliście, przylutowałem też te drugie HDMI, bo te nóżki były krzywo już fabrycznie wlutowane, ale one były wlutowane, ale tamte tak... Widać delikatnie się chybotały, a to też się zawsze jest niepewność, czy to już ten pad lutowniczy się chybocze z tym padem, z tą nóżką, czy
czy pad jednak jest mocno przytwierdzony, a sama nóżka lata, no nie wiadomo. No ale w każdym razie na HDMI 2 to działało, a na HDMI 1 nie działało po upadku. Przygotowano też takie dwa układy, które są bezpośrednio rzutowane na płytę główną, a nie jak te układy np. KBC, że mają nóżki. Wtedy z tymi nóżkami mają większą tolerancję na wstrząsy, a te bez nóżek to są bezpośrednio na płytę główną rzutowaną, to już mają mniejszą tolerancję na wstrząsy i może po prostu któryś z tych układów straci połączenie. Więc je przylutowałem, te dwa układy. Jeden układ szedł bezpośrednio, HDMI szło bezpośrednio do niego, a drugi po prostu taki sam, jest możliwe, że działają w parze jakby, tak więc te dwa przylutowałem. Dobra, tu jest mój komputer. HDMI kabel, włączę go i wam będę mówić, czy coś się pojawi. Chyba, że tam wrzucę. Albo za siebie. O, za siebie. To jest ciekawy pomysł. Zobacz, już to odpali teraz. A, jeszcze kamera termowizyjna mi się przydała. O, właśnie. Mam teraz założoną taką gumową nakładkę. O, zielone się świeci i czerwone. To powinno? Nie wiem. Nacisnę ten guzik włącznika. A, dobra, wszystko jasne. Słuchajcie, tutaj jest taki micro switch, który nie pozwoli nam uruchomić z otwartą klapą tego projektora. Widzicie? Tutaj ta łapka dociska ten micro switch i wtedy pozwoli na uruchomienie tego sprzętu. Więc ten micro switch by się przydał. Tasiemką podkleić. Dobra, jest podklejony. Ponownie podłączamy. Teraz się tylko świeci czerwone, jakby standby. Pomarańczowe. Naciskam guzik. Zielone mruga. Może tu są jeszcze jakieś mikroswitche? A nie, włącza się. Włącza się. Zciągnę tą gumkę. Może wyłączę światło. Coś się grzeje. Dobra, co my tu mamy? Tutaj się grzeje ten MOSFETik lub stabilizator. Tu się grzeje ten pewnie... O, tu się nam grzeje ITE. Lampa działa, widzicie? O, patrzcie, mamy na kartonie bank. Bank. Brzmi jak bank. Dobra, wstaćmy do HDMI numer 2. Zobaczyć, czy tam laptop działa z tym. Coś się zwiększy, jakaś temperatura na czymś? Dobra, jest obraz, widzicie, jest obraz HDMI number 2. Cały czas obserwuję temperaturę, troszeczkę zmienię skalę, żebyśmy widzieli, co zacznie się nagrzewać po podłączeniu drugiego wejścia. Czyli pierwszego. Dobra, to ITE dosyć mocno się grzeje. Zaraz zobaczymy ile. 51 stopni. A lampa ile ma? Lampa widać tutaj ma nieźle. Lampa ma 160 stopni. Dobra, to teraz podłączymy pod drugi. Czyli pod pierwszy, który nie działał. Trzymajcie kciuki, patrzymy się na termowizję. Wykryło jakby. Działa. 4K działa. Wow. No dobra, pozostało go złożyć, jest wyczyszczony. Składamy maszynkę i pora na wieczorny seans. Co by tu sobie obejrzeć z żonką? Nie lubią słowa singiel. Uważają je za zbyt wyszukane, jak na ich miarę. Wolą swojskie kawaler. Aaaa, moje oczy! Taki żarcik. Chyba mam nadzieję, że go nie przestraszyłem. No dobra, to złożę tą machinę i co? I zobaczymy się na wieczornym seansie, nie? Zobaczymy, czy naprawdę 4K nam wykryje. W sumie teraz mógłbym zobaczyć, ale zobaczymy później. No dobra, to robimy szybkie podsumowanko tej naprawy. Ten projektor troszeczkę przeżył. Przeżył złamanie 2-metrowego kaktusa. Dostał kaktusem. Te gniazdo HDMI zostało jakoś pociągnięte mocno za kabel, więc... Jeśli to jest płyta główna,
to te siły, które tutaj oddziaływały na nią, były spore. Troszeczkę bałem się o procesor, który jest na drugiej płycie niżej, ale jednak ten termopad łączy się z tym, że jak dostał strzała tutaj, to przez ten termopad też mógł delikatnie tak centralnie dostać w procesor. I to wtedy może być spory problem, bo mogły pęknąć pady pod procesorem graficznym lub po prostu kule mogły popękać. Wtedy trzeba robić, no, rebala trzeba zrobić, ściągnąć układ, zobaczyć, czy któryś pad nie został oderwany od ścieżki. No ale jak widać, sprzęt działa. 2 godziny go testowałem, teraz ponownie go włączyłem, wyłączyłem i sprzęt śmiga. Więc tak, skoro te siły wywierały nam na płytę główną, no to wiemy, że ta płyta mogła się sporo wyginać. Jeszcze jak jest taka płyta, nagrzewa się, chłodzi, to naprawdę to może się wyginać się w każdą stronę, nie? Więc wtedy musimy się skupić właśnie, no co, no na początku na gnieździe, tak? Sprawdzamy, czy te piny się ruszają. Może się zdarzyć, że piny są stałe, ale sam pad urwał się od ścieżki. To też na to zwracać uwagę. Trzeba to po prostu przelutować, tak porządnie to przelutować, tak mocno tą cynę roztopić, żeby widzieć, że jak cyna jest mocno upłyniona, czy ten pad nie zaczyna nam latać, że nie jest oderwany od ścieżki. No i co, przelutowaliśmy te padziki. No i kolejna kwestia, od razu poszliśmy sobie za ścieżkami zobaczyć, gdzie te ścieżki idą, i one szły do takiego układu switchującego, czyli co, ten układ, który tutaj mieliśmy do przelutowania, były takie same dwa układy. Działa tak, że jest muxem, jest switchem, czyli dostaje w tym wypadku dwa sygnały, czyli pewnie z tych dwóch HDMI, i po prostu wybiera sobie jeden ten input i wtedy robi jeden output, czyli wybiera jedno wejście, a daje po prostu wyjście do procesora graficznego czy gdziekolwiek indziej na obrobienie tego sygnału z wejścia. No i mogło też się zdarzyć właśnie, że przez to wyginanie płyt ten układ leżał bezpośrednio na płycie głównej, przylutowany bez żadnych nóżek stojących. Został bezpośrednio przylutowany taki spory kwadracik, więc jeśli ta płyta się wyginała mocno, to te luty mogły popękać z której strony i któreś nie mogły łączyć. Na przykład jedna linia z naszego HDMI numer 1 nie łączyła i już nie było synchronizacji, już był problem. No. Przez to też mogły być oczywiście artefakty, jeśli jedna linia nie miała synchronizacji. Mogło być pół obrazu, oczywiście to wszystko mogło się zgadzać właśnie przez uszkodzenie połączenia lub samego układu właśnie switcha, muxa. Tak, tak mogło być. Drugi problem, że on się przegrzewał, tak? No jak zobaczyliśmy przy takim upadku, jak jest mocno dużo kurzu, powiedzmy, w urządzeniu i jest taki mocny wstrząs, upadek, to te zwały tego całego kurzu mogą spaść w jedno miejsce i zablokować wentylator. I chyba było prawdopodobnie był to właśnie ten scenariusz, że przy tym uderzeniu zwał kurzu spadł i zablokował ten jeden wentylator. Patrzę, to są dwa wentylatory. Tutaj jeden wentylator, ten, który był zablokowany z tej strony, a tu jest drugi. I o to chodzi, że te oba wentylatory dmuchają w jedną stronę, dmuchają w tą stronę. W tą stronę to powietrze przepływa. Ten jest wlotowy, czyli bardzo ważny, i on był zablokowany, a to jest wylotowy. No troszeczkę mniej ważny, bo on jednak wyciąga powietrze, zasysa, a ten wtłacza. Więc on nie mógł wtłaczać powietrza, a ten sobie tam, no tam... Co tam ssał, tak kurde, no nie za bardzo, jak na możliwości... Sące, no to nie dawał rady w tym wypadku. I przez to sprzęt mógł się też właśnie przegrzewać i wyłączać z powodu temperatury. Wyczyściliśmy to dokładnie, jeśli chodzi o czyszczenie projektorów, bardzo uważajcie ze spężarą, najlepiej małym strumieniem pędzelek, żeby nie wtłoczyć nigdzie kurzu w układ optyczny przy czyszczeniu sprężarą, tak? Tutaj akurat to chłodziło, ta część chłodziła zasilacz, tutaj miał taki korytarz i dopiero tam szedł pewnie na lampę, więc tu jeszcze w miarę bezpiecznie się dmuchało, no ale trzeba bardzo uważać, żeby nie dmuchać za bardzo w te tory optyczne, bo gdzieś tam pewnie może być jakaś szpara i możemy sobie zakurzyć lustra, matrycę, cokolwiek. Dobra, projektor 4K, naprawdę fajny sprzęt, tanio. Jest bardzo jasny, no obrazek jest igiełka. Teraz odtwarzam Full HD ten materiał, bo przy 4K mój internet powoduje... Dobra, fajne prześciadło, nie na moim regale. Dobra, to co, to się trzymajcie i na razie, cześć! Witamy wszystkich w rozwiązaniu konkursu z gównianą i7-ką HP-kiem. Jak było mówione, dwa komentarze z największą ilością polubień
będą w finale. No ale była taka sytuacja, że jeden z komentarzy, który miał bardzo dużo polubień, zniknął. Ja go nie usunąłem, Monika go nie usunęła, nie mamy go w historii, prawdopodobnie YouTube go usunął. Poprosiłem, żeby ta osoba wysłała mi na maila screena i napisała jeszcze raz całkowity ten komentarz, żeby nie było oszustwa, powiedzmy, z naszej strony, nie było oszustwa z jego strony, bo to wiadomo, każdy może powiedzieć, że miał jakieś dużo polubień, a z naszej strony, że takiego komentarza mogło nie być, ale wysłał screena, komentarz, więc jest w finałowej trójce. Wszystko będzie dla każdego dobrze i uczciwie. Tak, staramy się być maksymalnie uczciwi, więc dorzucamy chłopa do finałowej trójki tym razem. Nie dwójki, a trójki. Więc Moniko, pierwszy z największą ilością. Jest autora Michała Wojcieszyna. Polubień 269. Brawo. Ja uważam, że to będzie i tak super maszyna do mojej pracy na studiach. Ta gówniana i siódemka dobrze mi posłuży jako komponent do pisania prac, jak i niedzielnego rozgrywania sobie meczyków LOLa czy CS-a. Przy odrobinie czułości do tej maszynki i dbałości o jej czystość będzie służyć jeszcze długi czas. A sąsiad pewnie teraz płacze, że nie naprawił go i sprzedał za lepszą cenę. Jak wygram i pokażę tacie, że dostałem takie cudo za 8 ziko, to dopiero będzie ból dupy. Za darmo? Jak to możliwe? Na pewno cię naciągnęli. Każdy, kto coś kupił po okazyjnej cenie, a potem to pokazał sąsiadowi, rodzicom, co mają problem, gdy ktoś inny nie wyda dużo, a dostał wiele, ten wie, że gdy taka sytuacja ma miejsce, to nie można przestać myśleć i się śmiać z tego, jaki problem ma teraz owy sąsiad rodzic. Dziękuję za szansę wzięcia udziału w konkursie i życzę szczęścia wszystkim. Ile bym dał punktów na 10? Kurde, to jest trudne bycie jury, co? Może przeczytamy wszystkie. I wtedy po prostu będziesz miał pole do ocenienia względem... No powiem wam, że tak pojedynczy komentarz przeczytać, bez przeczytania w większości. Dobra, tak to czytamy kolejny. Dobra. Kolejny komentarz, który uzyskał 199 polubień, autor MD. Czarodzieju, magiku, tyś mym mentorem. Siedzę i oglądam ciebie przed monitorem. Wspieram szczerze twoją globalną inicjatywę. Poczerpiesz z niej podejście i perspektywę. Jestem w trakcie tworzenia swojej jaskini. Zróbcie proszę reklamy z Moniką w bikini. No. Krótkim wierszykiem chcę zaskarbić wasze względy, by mnie do reparacji nadchodziły zapędy. Tą i7 dam do kamery termo, aby moje naprawy nie szły nadaremno. No powiem. Pomysłowe. Brawo. Rozbawiło mnie. Bardzo fajny komentarz. I trzeci komentarz to jest właśnie tutaj osoby, która podesłała do nas screena. Czyli trzeci komentarz, który został nam podesłany na screena, miał na tamten moment 155 polubień. Możliwe, że miałby więcej. Autorem jest Mateusz G. Po co mi taka gówniana i siódemka? Kurwa, wiadomo, sąsiad się obsra po same pachy. No pomyślcie, zajeżdżam nowiutkim Passatem, rocznik 99 w LPG pod blok. Za przednią szybę wkładam paragon za 30 litrów gazu i mega hot doga. Zakładam okulary Ray-Ban za 7,99 i udaję się do bagażnika. Otwieram klapę, wyciągam nowiutką markową torbę, z której wyjmuję kabel OBD2 do podpięcia srebrnej strzały i nowiutkiego używanego laptopa. i7 Bieda Special Edition. Powered by Harnaś. Ale i tutaj język się plącze. Polonistka wymykał. Polonistka. Polonistka tego nie zdzierżyła. Jeszcze raz muszę. Dawaj dalej, jedziesz. Wpinam się w port w samochodzie, otwieram pokrywę komputera. Blask, który od niego bije, oślepia wszystkich dookoła. Sąsiadowi stojącemu na balkonie wypada z mordy niedopalony joinlink z bazaru od ruskich. Wiadomość o gościu z i7 niesie się lotem błyskawicy. Po trzech dniach mam klucze do miasta, gminy, starostwa i sypialni sołtysa. Karyny trzeba odganiać szlaufem z zimną wodą, bo dusza się w... Kurczę, no! Muszę, Daniel, to jeszcze raz przeczytać. Czytaj dalej. Nie, Karyny trzeba odganiać szlaufem z zimną wodą, bo duszą się w drzwiach Passata, tak ścisk tam panuje. Różni ludzie zaczynają zjeżdżać się ze wszystkich zakątków świata, witają się, ściskają ręce, oferują inwestycje, łapówki, córki i matki za żonę. Prezydent Rosji zaprasza na flaszkę, Trump na Golfa, rocznik 98, 1.6 benzynka w LPG.
Królowa brytyjska w imię przyjaźni zrzeka się specjalnie dla mnie tronu. Tak mniej więcej wyglądałby pierwsze 2 tygodnie i właśnie dlatego potrzebowałbym ten i siódemki, żeby sąsiadowi ostatni papieros z mordy wyleciał. O, hardkorowy komentarz. To był hardkor. Mi się podobało, Warto było jeszcze autora pociągnąć, żeby tutaj wysłał na maila ten komentarz. Bo go nie widziałem, szczerze mówiąc. Widziałem gdzieś tam początek, rzeczywiście gdzieś tam kiedyś przeglądałem te komentarze tak na szybko, w tej powiadomieniach, jak to widziałem gdzieś tam początek tego komentarza i rzeczywiście był. Dobra, to teraz punktowo to zrobimy teraz, nie? Tak? Ciężka sytuacja. No, słuchajcie, dobra, to ja osobiście daję 9 punktów dla tego komentarza ostatniego. Dla pana z wierszykiem daję... Ile mogę dać dla pana z wierszykiem? No, też fajny był wierszyk. Bardzo fajny. Bardzo fajny. Tak. No powiem wam, że też dam chyba 9 punktów. I ja mam decydować. 9 punktów dam dla pana z wierszykiem. A pierwszy komentarz? Widzicie, już pierwszy komentarz był dawno temu, już muszę sobie przypomnieć. Kurczę, no 8 dam punktów, tak? Bo jednak te mi się bardziej podobały osobiście. No to Monika, decydujesz, kobieto. Będzie na ciebie. Dobrze, w takim razie ja daję punktów 8, 8, 9. Pierwszy komentarz 8. No. Trzeci komentarz 8. I drugi komentarz 9. Zaraz, bo się pogubiłem. Pierwszy i dwa razy drugi powiedziałaś. Pierwszy komentarz 8, no. Trzeci komentarz 8. Trzeci komentarz 8, okej. Okay. I drugi komentarz 9. Mi się wydawało, że jakaś chronologa będzie. Nie. Czyli który drugi? Nie licz na logikę u kobiet. Czyli drugi 9. Drugi 9. Wiersz. No to wierszyk wygrał. No słuchajcie, Polonistka zdecydowała, że wierszyk wygrał. Bardzo ładna inwencja twórcza. No. No ale ten trzeci komentarz mnie ujął. Zapewne za dużo było sąsiad i słów na K w jednym zdaniu, dlatego możliwe, że to YouTube usunął, bo mi się ten komentarz bardzo podobał, więc bez sensu, żebym go usuwał. No a wierszyk dla pani Poloniski, no, zdobył jej serce. Gratulacje! Gratulacje, panie od wierszyka. Z Kubańców wiedziałeś, że to jest polonistka, wszystko miałeś przemyślone. Gratulacje, jesteś inteligentny. Brawo, brawo ty. Wygrałeś. I uciekamy się bawić. Idziemy się bawić, tak.